No witam wszystkich, moi drodzy. 15 stycznia 2024 roku i tak jak tytuł, moi drodzy, jest podany, to nie jest żadna przesada. Wszystko jest oparte, moi drodzy, na dokumentach. Jest wiele relacji dotyczących osób, które już miały rewizję w domu robioną, przeszukania i konfiskatę, moi drodzy, nie tylko komputerów, ale również mienia wartości pieniężnych. Słuchajcie, o co tutaj chodzi? Najprawdopodobniej ta sprawa, znaczy nie najprawdopodobniej, ona już jest największą sprawą w historii, moi drodzy, Polski, dotyczącej wykrywania siatki szpiegowskiej, siatki dywersantów, siatki, moi drodzy, zamachowców i terrorystów, mówiąc wprost. Sama powaga tej sytuacji, moi drodzy, wynika z tego, że sprawą nie zajmuje się, moi drodzy, policja ani prokurator, moi drodzy, cywilny. Jest to sprawa prowadzona przez służbę kontrwywiadu wojskowego, która zleciła wykonanie pewnych czynności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc macie w tej sprawie dwie najbardziej poważne, no tak jakby na świecie to było, tak? W jakimś innym kraju, to macie sytuację porównywalną, jakby na przykład w Stanach Zjednoczonych sprawą tą zajęło się CIA, moi drodzy, a wykonywałoby na terenie USA i realizowało FBI, czyli sprawa arcypoważna. W tej chwili, moi drodzy, jest już ponad 100 osób, które otrzymały na piśmie zarzuty dotyczące próby zamachu stanu, mówiąc wprost, oderwania części Polski, moi drodzy, dokonania zamachu na generałów Wojska Polskiego czynnych, moi drodzy, nie mówiąc już o pomniejszych rzeczach, jak takie, moi drodzy, zwyczajne groźby pozbawienia życia oficerów Wojska Polskiego. Podburzanie do buntu, moi drodzy, ja nie będę tutaj mówił pewnych rzeczy i nie będę tych dokumentów pokazywał, chociaż one są dostępne w internecie, dlatego że w Polsce jest taka dziwna maniera, że dokumenty, które nawet są ujawnione przez media, gdzieś publikowane w innym miejscu, okazuje się, że jest to nieuprawnione ujawnienie dokumentów dotyczących śledztwa, więc tego nie będzie tutaj na YouTube, wiadomo dlaczego. Moi drodzy, sprawa dotyczy przede wszystkim bardzo istotnej rzeczy. Jest bardzo bliźniacza sytuacja w tej chwili, jaką obserwowaliśmy kilka lat temu z panem Brunonem Kwietniem, doktorem chemii z uniwersytetu, przepraszam, z uczelni w Krakowie, na której on był wykładowcą. Możecie się zapoznać z tą sprawą i dzisiaj mamy to samo. Tylko wtedy mieliśmy pana Brunona Kwietnia i do tego oficerów operacyjnych, którzy tą sprawę zmontowali. Tylko ABW w tym było. A w tej chwili, moi drodzy, jest o wiele bardziej poważna sprawa, dlatego że za te czyny, a to mogę akurat wam pokazać, za te czyny, moi drodzy, grozi kara pozbawienia wolności do dożywocia. Moi drodzy, dlaczego tak to wygląda, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stawia, spróbujemy to pomniejszyć, i z czego to wynika? Otóż wszystkie zarzuty, które postawiono tym ludziom w tych dokumentach oficjalnych, opierają się, moi drodzy, o zestaw, moi drodzy, przepisów prawa, które jest w tej chwili, moi drodzy, jak najbardziej uaktualnione i chodzi o przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Ja tutaj tylko dałem dwa artykuły z całego rozdziału, moi drodzy, tutaj, moi drodzy, 17, tak, 17 tegoż przepisu. Wchodzi tutaj również w zakres, moi drodzy, kodeks karny wojskowy, o którym u nas na streamie już mówiłem, jak to będzie, moi drodzy, robione. W tym przypadku wychodzi to, moi drodzy, poza ramy wszelkiego dopuszczalnego w tej chwili działania, które można byłoby porównać do spraw zastraszania, bo jeżeli, moi drodzy, wygląda to tak, że powiedzmy, kogoś chcą tam za coś przyskrzynić, tak, postraszyć,
to moi drodzy, nie robi się takich rzeczy, żeby na przykład osobę, która jest oskarżona, tak, albo jest podejrzana i jest pewność, że ukradła rower i w celach operacyjnych stawia się mu na piśmie, podbite przez prokuratora, jawne dla mediów, zarzuty, z których wynika, że stawiają mu zarzuty o morderstwo i najgorsze zbrodnie, jakie tylko można dokonać, po to tylko, żeby wymusić na nim przyznanie się do, moi drodzy, kradzieży tego roweru. Słuchajcie, sprawa jest poważna dlatego, że mamy tutaj wszystkie służby, najważniejsze w państwie, które nie będą mogły się z tego wycofać od tak sobie, że a my tak na postrach. Nie, moi drodzy, to nie działa. I udział tutaj służby kontrwywiadu wojskowego jest bardzo ważny, dlatego że, moi drodzy, Polska jest w układzie wojskowym NATO i służby kontrwywiadu wojskowego mają zabezpieczać bezpieczeństwo, moi drodzy, no tutaj jak mówiłem, generalicji i działania naszej armii. I moi drodzy, służba kontrwywiadu wojskowego, jeżeli coś takiego robi, to robi to za wiedzą i w porozumieniu służb wywiadu NATO. Więc jest jakaś zgoda, ponieważ nikt, moi drodzy, nie protestuje w tym kierunku. I generalnie rzecz biorąc, sprawa, można powiedzieć, już jest poza jurysdykcją tutaj wewnętrzną cywilnych władz i nie dowiecie się właściwie niczego. To, co w tej chwili jest przygotowane dla tych ludzi, a lista, uwaga, lista tych osób jest coraz szersza. Dlaczego? Dlatego, że zostały zabezpieczone ich nośniki, moi drodzy, które dzisiaj mamy. To są pendrive'y, twarde dyski, telefony komórkowe, laptopy, komputery i wszystko to, co wykorzystuje się do komunikacji międzyludzkiej. I u każdej takiej osoby z tych 100 na pewno znaleziono już następne minimum 30 osób, które jest kwalifikowane, moi drodzy, do wizyty ABW, przeszukania mieszkania i konfiskaty tych rzeczy, o które chodzi. Dodaję tutaj również, że wyjątkiem jest tutaj to, że zabierają również, moi drodzy, mienie wartości znacznej. Znaczy zabierają, konfiskata jest, tak? Więc idzie to w kierunku jak najbardziej, moi drodzy, poważnym. Mnie rozpieprza tylko to, że nie macie żadnego pojęcia na temat wagi sytuacyjnej tego, co się dzieje. I przypominam, jeżeli ktoś chce sobie porównać te sprawy, to podobna sprawa była właśnie z Brunonem Kwietniem, gdzie tylko i wyłącznie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego trzymała na tym pieczę. W momencie, kiedy mamy służbę kontrwywiadu wojskowego, sprawa, moi drodzy, nie rozejdzie się po kościach. I ja już wiem o tym, że SKW, moi drodzy, zabezpiecza masowo na polskim YouTubie, Facebooku, Instagramie wszystkie, moi drodzy, publikacje, wszystkie rzeczy, które będą im potrzebne. To się odbywa najprawdopodobniej za zgodą wywiadu lub kontrwywiadu, moi drodzy, Paktu Północnoatlantyckiego, dlatego że działają na terenie Irlandii, czyli tam, gdzie jest siedziba YouTube, moi drodzy, i tych wszystkich firm. No i cóż, to, że na tą chwilę zostały zabezpieczone już wszelkiego rodzaju materiały, o które im chodziło, czyli można powiedzieć, że chcą czerpać z tych materiałów kolejne informacje na temat tego, żeby pogrążyć innych. Myślę, że może to uderzyć w kilka tysięcy. Ja nie będę tutaj mówił, jakie osoby na dzień dzisiejszy, które tytuły kanałów są już, moi drodzy, na liście realizacji do wejścia. Tak jak mówią tutaj ci ludzie, z bronią palną o 6 rano, moi drodzy, nie bacząc na to, czy ktoś jest w ciąży, czy trochę w ciąży, czy są małe dzieci. Sprawa jest bardzo poważna. Jeżeli chcecie cokolwiek się dowiedzieć, możecie wejść na naszą stronę, gdzie opublikowany jest szerszy materiał mówiący wprost, o co tak naprawdę w tej chwili chodzi. I dzisiaj o godzinie 20:00 zrobimy taki stream, moi drodzy, wyjaśniający sytuację, bo ja widzę, że osoby, które w tej chwili w Polsce no, stały się celem służby kontrwywiadu wojskowego, nie mają zielonego pojęcia i albo ze strachu bagatelizują sytuację, albo z prostej głupoty, tak, że nie wiedzą po prostu, co się stało, o co chodzi. Niektóre osoby już wiedzą, tylko
Moi drodzy, jest tutaj o tyle skomplikowana sytuacja na tym YouTube, że tak jak wam powiedziałem, ja nie mogę przekazać informacji, które gdzie indziej są legalne i ABW ani SKW nie interweniuje, ale jeżeli właśnie to jest śmieszne, że powiedzmy poda coś Interia, ktoś to republikuje, czyli on przerzuca tą samą informację, to ta informacja akurat publikowana przez tego człowieka staje się informacją zastrzeżoną i pod zarzutami, moi drodzy, utrudniania śledztwa. Więc ja skorzystam z prawa amerykańskiego, ponieważ nasza strona jest na serwerach amerykańskich, domena jest, moi drodzy, zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. No i nasza działalność jest, można powiedzieć, zalegalizowana na zasadzie prawa prasowego Stanów Zjednoczonych i prawa ogólnego USA, oczywiście z tymi wszelkimi prawami w tych poprawkach do konstytucji. No i to tak wygląda. Więcej wam, moi drodzy, nie powiem. Sytuacja jest jak najbardziej rozwojowa i tak jak w tytule, za te przestępstwa zarzucone na piśmie, przedłożone tym ludziom, grozi nawet dożywocie, moi drodzy. Ja wam powiem więcej, że gdyby, moi drodzy, była kara śmierci w Polsce, to również byłyby wpisane w tej liście, którą przed chwilą tu pokazywałem, wyrywek tej listy, mielibyście już w tych tutaj, moi drodzy, w tych dwóch parę artykułach właściwie, zapis, że górną granicą jest kara śmierci. Ona została usunięta, ale uwaga, co ciekawe, w kodeksie karnym wojskowym, którym posługuje się na co dzień służba kontrwywiadu wojskowego, bo oni działają właśnie w obrębie tego prawa. Jest to poszerzony kodeks karny cywilny o parę rzeczy, które dotyczą właśnie newralgicznych sytuacji i tam kara śmierci, moi drodzy, jest jak najbardziej zachowana. Zobaczymy. Dzisiaj o 20 będzie obszerny materiał. Porozmawiamy. Postaram się zebrać wszystkie informacje na ten temat. No i tak jak powiedziałem, wielu osobom, które w tej chwili publikują różnego rodzaju informacje, wydaje mi się, że są one żadne, albo nawet nie są powiązane z tym, ale poprzez znajomość z osobami, które miały już rewizję, zresztą pani Tarnawa Gwóźdź mówiła, tak, że nawet bardzo odlegli znajomi tych osób mieli wizytę agentów bezpieczeństwa wewnętrznego u siebie i przeprowadzoną, moi drodzy, rewizję. Zapraszam wszystkich na stronę, link znajdziecie w opisie tego filmu i w pierwszym komentarzu do głównej strony, gdzie jest również artykuł obszerny, moi drodzy, z całą sytuacją, jak ona wygląda. Pozdrawiam, 20.00, zapraszam wszystkich.